A zastanawiałeś się kiedyś, czy lepiej by było, jakbyśmy w tym 2005 czy 2004 się nie spotkali? Jak by wyglądało? Pytam teraz, bo jestem ciekaw. Trzecim. No. 20 lat temu dziadu się z tobą, Maria. 20 lat się kołyszę z tym worem. Ale no, to już masz dwa. To mam dwa. Kołysające się wory. Kochani, jest takie powiedzenie, gdy 50 mija, dłuższa torba niż lifuzyja. Dziadek łowczy mi to mówił. Tak. Ludzie w twoim wieku, bo rozmawialiśmy dzisiaj o otyłości, też to słyszałem, też chorują na lustrzycę, wiesz, bo to jest ten moment, kiedy mężczyzna staje przed lustrem i mówi: jestem dzisiaj w rozterce, co stanie pierwsze, kukas czy serce? Ja tego nie mam, dlatego że oba organy są moimi ulubionymi, obok mózgu. No, ale serce nie masz, no, więc został kto? Ja nie mam serca. Kto został? A pamiętasz, jak ci wysłałem SMS-a, czy żyjesz? Serca, brak. Wysłałem ci SMS-a, Michał, żyjesz? Pamiętasz? No, a to skąd się wzięło? A przechodziło to z troski, k***a, z miłości. No. Mówiłem, serca, brak, k***a, został, no, widzisz. No. Powiedz mi... Straszne, nie? Co się, Ania, stała? Krupróweczka? No błagam, nie mówiłem, że będzie wysoki poziom. Ale ludzie, którzy przychodzili do nas do radia na audycję, dokładnie tak wyszła, samo reagowali. To by się wam lepiej rozmawiało, bo byście... Nie, 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 nie. No mówisz, że mnie szanujesz tak bardzo, to może się... Ja mam takie zdanie, Kocham. Nawet po przeczytaniu tej książki, że przy mojej wielkiej słabości do ciebie i uznaniu uważam, że ty jesteś bardzo dobry chłopak, który przez pół życia... Nie wiedzieć czemu grał złego chłopaka i k***a najgorzej na tym wyżej. To jest chyba najlepsza twoja biografia, jaką ktokolwiek powiedział. K***a, naprawdę muszę się z tobą zgodzić, wiesz co, bo ja to... Ale tak! Ja to słyszałem kilka razy, że ja przy bliższym poznaniu zyskuję... O nie, nie, to chociaż, tego nie powiedziałem. Chociaż milcz... Chociaż, milcz mi powiedział. Chociaż próbujesz się cały czas sprzedać jako nie wiadomo jaki kawał wiadomo czego. Też tego nie rozumiem. Trochę żałuję, tak już tytułem końca. Cieszę się, że napisałeś książkę. Cieszę się, że napisałeś o mnie dobrze, bo napisałeś o mnie prawie tak dobrze, jak ja o sobie. Ja tam źle piszę tylko o jednej osobie. O sobie. Naprawdę. To prawda. No. Znaczy w kategoriach bicia się w pierś, to ty się bijesz we własną. Ja... W swojej książce biłem się w cudze. Cudze, to prawda. I druga rzecz, którą chciałem ci powiedzieć bardzo szczerze, trochę żałuję, że nie jesteśmy kolegami z jednej stacji. No, byłoby kogo rżnąć na kasie.